Cześć wszystkim, jestem Szobu, jest właśnie godzina 10:45, a ja czekam na kuriera, który wkrótce przywiezie mi pewną tajemniczą przesyłkę. Czym ona będzie? Wkrótce się przekonacie. Jest godzina 12:25 i kurier przed chwilą przyjechał z tego, co widziałem przez okno, więc za chwilę będę miał paczkę w rękach. No to mamy paczkę i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Otwieram. Moje niezawodne rzeczki są. A, dobra. Znowu jest bardzo porządnie zapakowane. A to dobrze. Ja tam lubię, jak jest dobrze zapakowane. Wtedy jest pewność, że się nic w paczce nie stanie. Oczywiście, okej. Okay. Bo już tak brutalnie. Dobra. Tu jeszcze przetnę. Okej. Okay. Już prawie jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy. Wow. Tak jest. Najnowsza część Harry'ego Pottera w końcu u mnie zagościła. Proszę bardzo. Tak wygląda z tyłu. Proszę bardzo, tak wygląda z przodu. I tak z boku. Dobrze, a jeszcze coś jeszcze czeka na mnie. Co my tu mamy? Jakiś dodatek. No proszę bardzo. Plakat, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Wygląda z tyłu. Tak tutaj wygląda w ten sposób. Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Proszę bardzo. Trochę ciężko, szczerze mówiąc. Chcę wam pokazać, żeby to... Może... O! Ósma opowieść. 18 lat później. 19. Przepraszam, 19 lat później. 15 lat później, dobra. To może w ten sposób. Czekajcie. O, magia powraca. W ten sposób, o, proszę bardzo. Ósma opowieść, 19 lat później. Jest. Także. Czekałem na to, nie byłem w kolejce. Czekałem na kuriera i... W końcu mam. Będę czytał. No i już po unboxingu wiecie, co było w paczce, na co czekałem. W końcu mam egzemplarz w swoich rękach. Powiem wam, być może tego nie wiecie, ale jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera. Ta seria towarzyszyła mi od dzieciństwa. Nie wychowywałem się jedynie na Dragon Ballu czy też innych anime z tamtych czasów, ale także właśnie na tej serii. Kupiłem sobie nawet koszulki tematyczne z logiem Hogwartu. Jedna jest niebieska, druga pomarańczowa. Dzisiaj ją założyłem. Powiem wam, że tak sobie przeglądałem tę książkę, otworzyłem ją tylko i znalazłem w niej coś, czego wam nie pokazałem na unboxingu. A tym czymś jest. Certyfikat doręczenia. Proszę bardzo. Więc tak. Certyfikat doręczenia przesyłki z książką Harry Potter i Przeklęte Dziecko. W dniu 22 października 2016 roku. Na mocy mogolsko-czarodziejskiego porozumienia z dnia 21 października 2016 roku Departament Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów oraz Polska Filia Księgarni Esy i Floresy mają przyjemność przekazać w Twoje ręce egzemplarz książki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Jednocześnie zaświadczamy, iż z książki została zdjęta klątwa dementorów oraz wszelkie pozostałe zaklęcia zabezpieczające, a czytanie jej jest dla Mogoli w pełni bezpieczne. Nie zaleca się złego traktowania tej książki. W razie odgryzienia palców prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do lokalnego oddziału Świętego Munga. Proszę bardzo.
DHL, oficjalny partner Sowiej Poczty. Taki właśnie certyfikat dostałem. Bardzo fajna sprawa. I powiem wam ostatnią rzecz już na koniec. Jeżeli ta książka, jeżeli ta część okaże się słaba, to na pewno o tym powiem. Ponieważ słyszałem wiele pozytywnych, jak i tych negatywnych opinii i jestem ciekawy, czy faktycznie są one uzasadnione. Mimo, że jestem wielkim fanem, to na pewno, jeżeli ta książka mi rozczaruje, to o tym powiem. Okej, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach, no i na razie.